Tutaj Maciek przywiózł na warsztat bardzo ładnego drona. Wygląda jak z salonu i to z takiego salonu ekskluzywnego bardziej. Widać, że z Warszawy przyjechał. Jak będzie wyjeżdżał, to już nie będzie taki warszawski. Jak polecisz na 2-3 metrach cruisingiem, to każda gleba jest bezkarna. A jak jesteś na 50 metrach i lecisz 150 na godzinę, to pole, gdzie opadniesz, jest pół kilometra i będziemy szukać później przez 2 dni go. Dobra? Na 2-3 metrach, proszę. Tylko żebyś nie przepieprzył gdzieś w auto. Wszystko mamy zrobione i Mark wygląda jeszcze ładniej. Założyłem mu śmigła i śmigła tutaj, co ciekawe, kręcą się do środka, ale też potrafiliśmy zbindować z goglami, także jest coraz lepiej, robimy postępy. Radio, gogle, dron, bateria, jeszcze GoPro założymy, jak tylko zaczniemy latać. Wiesz co, Maciek, ja bym na początku w ogóle nie zakładał GoPro. Bardzo dobrze ci idzie. Piotrek wykonuje pierwszy lot w FPV. Przechodzi jak Alicja w Krainie Czarów. Co się dzieje? Tak, to jest inny świat. To jest mistrzostwo. Pierwszy raz próbowałem awaty i po prostu awata mnie zauroczyła. Zdziwiłem się, że potrafię. Byłem całkowicie przerażony na początku. Ale okazuje się, że jednak jest cywilizowanym dronem. No i gdzieś tam widzę zastosowanie. Wydaje mi się, że to jest chyba fajny kierunek. Pod uwagę, że nie wiem, telefon komórkowy, który praktycznie ma każdy, tak? Telefon, to on powinien kosztować 1000 zł max, bo wszyscy go mają, to jest tak powszechna technologia i tak tanie komponenty. Natomiast tutaj to są unikalne rzeczy. Tak, to są unikalne komponenty. Ja myślę, że to oni sobie to, że niby technologia, nie za jakby za, nie płacisz za to, tylko za technologię. Organizując każde warsztaty, mam kilka takich głównych celów strategicznych, między innymi po pierwsze, żeby ludzie przeżyli takie przygody, które ciężko jest ogólnie przeżyć w życiu codziennym. Po drugie, żeby się zintegrowali ze sobą, poznali się nawzajem. Po trzecie, żeby zobaczyli trochę sprzętu i też możliwości tego sprzętu. Staram się ich zainspirować i pokazać, co można z danym modelem zrobić, jak go wykorzystać optymalnie, jak uruchomić jego funkcjonalność. No i prawda jest też taka, że ludzie uwielbiają nakupić sobie mnóstwo sprzętu, który im leży, a na warsztaty im jest szkoda pieniędzy, zarówno te online, które prowadzę w akademii swojej, jak i te na żywo plenerówki. Stwierdzają, że to jest dużo jak na jeden raz, a jednocześnie jak spojrzycie na ich szuflady, okazuje się, że w tej szufladzie jest na przykład kilkanaście tysięcy złotych, które jest nieużywane i tylko i wyłącznie zbiera kurz. A tutaj mamy przeżycia, które zostają właściwie na całe życie, one wzbogacają ciebie jako człowieka. Jestem przekonany, że po takich warsztatach zupełnie inaczej patrzymy na latanie dronem, na te możliwości, ale też na swój rozwój i pasję, hobby, o czym mówiło wielu uczestników. Maciek tutaj przykręca mocowanie do kamery, ale fajnie, bo GPRC ma sfazowane te śruby faktycznie. Znaczy one są płaskie, te wkręty, ale natomiast ma ramę tutaj pod to pięknie wydrążoną, sfazowaną i one są płaściutkie, nie wystają tak jak w iFlycie. Mamy dzisiaj drugi dzień warsztatów, ćwiczymy akurat DJI FPV, ale każdy z naszych uczestników latał przynajmniej trzema modelami, Awata była też. Dla osób, które nie są wprawione jeszcze w FPV, Awata plus DJI FPV, a dla osób, które latały już, mamy tutaj Cineloga 35, jest też Mark 5, fantastyczny dron, Maciek go niedawno kupił. Mamy też Nazgula, był QAV 2,5, Cinelog 35, tak jak mówiłem, także jest spore pole. A u Maćka tak nie ma, to jest niesprawiedliwe. Ja chcę mieć takie, tak ładnie prawie, też zrobione. No. To jest nie fair. To,
Mark wygląda teraz jak prawdziwy mężczyzna, czyli ma już swoje blizny. Widać, że przeszedł nie jedno, ale żyje, to najważniejsze. Też ćwiczyliśmy na tych warsztatach kadrowanie i filmowanie samochodu, czyli mieliśmy spotlight i też tryby manualne, jeżeli chodzi o loty, tak żeby jak najciekawiej i najprościej pokazać auto podczas lotu. Ćwiczymy dalej. Była dla mnie wielka frajda. Znałem pilota, znałem jego możliwości. Także byłem z jednej strony podekscytowany, a z drugiej strony byłem spokojny, że nic się specjalnie nie stanie. Lataliśmy teraz z Januszem w zespole. On kierował autem, a ja byłem na słuchawkach i leciałem nad Zgulem. Fajna sprawa. Oczywiście jak troszkę dalej odleciał, no to już zasięg nie był idealny. Ale nigdy nie miałem odwagi, żeby tak blisko auta latać, z jednej strony na drugą. Jak czułem, że mogę w niego uderzyć, to tylko leciutko się podnosiłem, przechodziłem na drugą. I normalnie bym ludzi straszył, czyli oni by się czuli przytłoczeni czy atakowani. A tutaj byliśmy na słuchawkach z Januszem. Fajnie te ujęcia wyszły. To dopiero jeszcze wymagają trochę pracy przy postprodukcji, ale naprawdę super. Świetna przygoda, dzięki Janusz. Z tym Markiem, bo on był jak spod igły. No i jest prawie, no tylko że dorósł, dojrzał, poczuł, na czym polega prawdziwe życie. Stał się mężczyzną. Stał się mężczyzną, tak jest. Ale jest cały. Jest troszeczkę cały, przeszlifowany, tak. Ale poszło bardzo dobrze. No i gratulacje. Super. Słuchajcie, chciałem z tego miejsca podziękować wszystkim uczestnikom naprawdę fantastycznej postawy, bo było świetnie, spędziliśmy ze sobą kapitalne dwa dni. No i cóż, chciałbym zaprosić też na kolejne edycje, już 23-24 mamy wrześniowe ostatnie warsztaty, a później zobaczymy, jak będzie wyglądało zapotrzebowanie. Ja zrobię trochę badań waszych potrzeb i jeżeli coś ciekawego będziemy chcieli zrobić, na przykład wschody, zachody słońca, mgły i podobne rzeczy, niskie słońca, można taki warsztat jesienny też przeprowadzić, dlaczego nie? Przynajmniej jeden. Dajcie znać w komentarzach, my co tydzień widzimy się na latającej kawce na żywo, sobota 9.30 na tym kanale YouTube, ale też jeżeli ktoś korzysta z moich darmowych opracowań, dostaje ode mnie zwykle maile z tymi wydarzeniami, można na bieżąco śledzić życie tego kanału i społeczności, do którego was bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli zaczynasz swoją przygodę z dronem, mam warsztat specjalny dotyczący tych pierwszych kroków. Jeżeli zaczynasz przygodę z dronem, mam specjalne opracowanie darmowe dotyczące tych pierwszych kroków. Znajdziesz je w pierwszej linijce opisu pod tym filmem. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, pa!